ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła serce mściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Od dzieciństwa historia Lilki, mojej cioci, której nigdy nie poznałem, która zginęła w tak młodym wieku, chodziła za mną, nurtowała mnie. Chciałem to pokazać światu, wyrzucić to z siebie. Był taki okres czasu, że przez pół wieku był temat tabu, nie można było tego pisnąć, powiedzieć, pomyśleć o tym. Kiedy przyszły te lata 90., kiedy obalono ten system, który był wcześniej, kiedy można było to mówić, kiedy ja już się zrobiłem dojrzalszy, powiedziałem sobie, że coś z tym zrobię. Chcę zrobić film, który zasługuje na to. Ta historia Lilki bardzo zasługuje na to, żeby pokazać to światu. Przede wszystkim dziewczyna chyba na to zasługuje, żeby ludzie dowiedzieli się, że byli tacy młodzi, waleczni ludzie, którzy ginęli za ojczyznę. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym, Marusia matką, grom poetą, posiwiał śnieg ich młode głowy. Dla mnie ta historia jest ważna nie tylko z tego powodu, że mamy szansę czerpać bezpośrednio od źródła, czyli od osób, które to przeżyły, ale też dlatego, że nie chodzi tu o to, że teraz każdy z nas musi pisać książkę i robić film o tym, ale słuchając takiej opowieści, wydaje mi się, że staje się ona łącznikiem z tymi historiami, które wcześniej słyszeliśmy od naszych babci, naszych przodków, co według mnie mocniej chwyta za serce i pozwala to naprawdę przeżyć. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przez 50 lat nie mogliśmy opowiadać tych historii, nie można było wprost mówić o Armii Krajowej, o bohaterskich czasach i myślę, że jest na to czas, żeby opowiadać swoje własne historie, których są po prostu setki tysięcy po domach. Jakbyśmy się przeszli po każdym domu w Polsce, to każdy gdzieś ma swoje własne rodzinne wspomnienia, babci, dziadków, matek, ojców, z tych historii wyrastamy po prostu. I jeżeli uprawiamy taki zawód, jak zawód reżysera, aktora, filmowca, to jest to piękne, że ktoś próbuje po prostu opowiedzieć tę historię. Przegrali dom swój w Białym Borze, kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryzipiórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy.